Znajdujemy się na terenie kolejnego ośrodka szpitalnego, gdzie oddajemy kolejny rezonans magnetyczny. To jest model UMR 570. Jestem osobą odpowiedzialną za zbudowanie tutaj całej opieki serwisowej, jeżeli chodzi o urządzenia medyczne. Znajdujemy się w fazie końcowej. Przyszedł moment na kontrolę jakości i końcowe kalibracje całego urządzenia. Musimy być pewni, że to urządzenie jest w pełni funkcjonalne i sprawne. Kalibracja i kontrola jakości odbywa się poprzez testowanie urządzenia w sposób szczegółowy. Proces polega na sprawdzeniu każdego podzespołu urządzenia, każdej cewki i każdego zespołu funkcjonalnego, czyli łącznie z interfejsem użytkownika. Kalibracja i sprawdzenie cewek polega na ustanowieniu fantomów, ustanowieniu cewek w polu magnetycznym, skanowaniu i kontroli jakości sygnału, tak abyśmy byli na końcu pewni, że sygnał jest optymalnie dobrany pod to urządzenie. Urządzenie zostanie dopuszczone do użytku dla końcowego użytkownika tylko wtedy, kiedy nasz zespół inżynierów będzie już przekonany, że urządzenie jest bezpieczne i w pełni skonfigurowane pod dany ośrodek. Następnym krokiem jest przyjazd zespołów aplikantów, którzy ustawią wszystkie protokoły skanowania zgodnie z wymogami lokalnymi szpitala i dla danego użytkownika. W przyszłości nasz zespół inżynierów będzie wykonywał kontrole techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w celu utrzymania odpowiedniej jakości urządzenia. Thank you.